Bohaterowie i wydarzenia przedstawione w filmie nawiązują do postaci i faktów historycznych. Prawej! Co się stało? Napadli na nas, musimy uciekać. Kto? Z Poznania, musimy uciekać. Koronuję cię na naszego Pana i Władcę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O co znowu chodzi? O Władysława. Moi ludzie znają jego lokalizację. Pojmali go? Nie do końca. Uściwe panie. Naprawdę zbieg do Niemiec. Będzie żebrać wsparcie Konrada III. I pewnie jego stanie. A po... Obiecałeś mi walkę na Mieszę. Nie teraz, Henryku, muszę wracać do Poznania. Dopiero co przyjechałeś. Z informacją do władcy, teraz mam od niego rozkazy. Jakie? Muszę zebrać wojsko. Będzie wojna? Z kim? Z Władysławem. Przecież dopiero co go pokonaliście. Teraz żebrze o wsparcie niemieckiego króla. Jego żona jest córką niemieckiego szlachcica, więc zapewne Konrad udzieli mu wsparcia. Chcę ruszyć z wami. 16 wiosen masz, nie szkodę ci czasu na wojowanie. Pomogę wam. Bolesława pytaj, nie mi o tym decydować. Muszę ruszyć w drogę, bywaj bracie. Bywaj. Oczywiście, gdy będzie to możliwe, spłacę dług wobec niemieckiej korony. Twoja żona cię wspiera? Owszem. Jest moją krewną. A na polskim tronie winien zasiadać prawowity następca. Wyruszę na wschód. Dostaniesz swój tron, księcze. Dziękuję. To Wici dla Wielkopolskiego Rycerstwa. Każ przepisać i rozesłać. Tak jest. Oddziały z okolic Poznania są gotowe. Jest nas prawie 400. Z całej Wielkopolski będzie 10 razy tyle. Zgnieciemy Szwabów. Z Bagiem. Możesz odejść. Wejdź. Wasza cesarska mość. List. Dalej. Problemy, wasza wysokość. Zdrajcy. Wszędzie zdrajcy. Możni z północy nie chcą przysłać mi wojsk. Czemu? Mają problem z jakimiś poganami. Nie to, żebym im nie wierzył, ale... takie brednie mogą wciskać swoim poddanym, ale nie mnie. Panie, no wojska skromne, lecz murem stoją za tobą. I za cesarstwem. Wiem o tym. Papież pragnie zorganizować kolejną krucjatę. Z tego powodu może nie z południa również nie chcą mnie poprzeć.
Wiesz, chcą zdobyć tron jerozolimski. Mi niestety nie po drodze. Co prawda również pragnę w niebo wzięcia, aczkolwiek tron krakowski bliżej, nie uważasz? Uważam jednak, za pozwoleniem, to w Jerozolimie dusze zmarłych schodzą się na sąd ostateczny. Niby tak. Tylko jak załatwić sprawę krakowską? Mam. Pojedziesz do Krakowa i uzgodnisz z Bolesławem wszystko, co należy, byleby nie doszło do zlewu krwi. Nie możemy poświęcić czasu na dwie kampanie. Zrozumiałeś? Zrozumiałem, czego wasza wysokość zażąda od księcia Polski w zamian za pokój? Złota? Posłuszeństwa? Oto oczywiście zakładnika. Tak jest. Możesz odejść. Dobrze. Książę, witaj hrabio. Masz jakieś wiadomości od króla? Jego wysokość Konrad III dąży do pokoju. Nie chce uderzać na Polskę. Nie? Dąży jeno do zawarcia korzystnego układu z waszą wysokością. Jaki to układ? Czego Konrad chce ode mnie w zamian za pokój? Posłuszeństwa. Sam przez to rozumieć. Przez posłuszeństwo jego wysokość rozumie brak jakichkolwiek działań godzących w Konrada lub twego brata Władysława. Do tego dążę. Ponadto jego wysokość prosi też o trybut w wysokości 300 kg złota. Dużo. Za pieniądze sfinansowana zostanie krucjata do Ziemi Świętej. To szczytny cel godny dobrego chrześcijanina, jakim z pewnością jesteś, książę. Bóg to doceni, król również. I to wszystko. Król Konrad w geście dobrej woli pragnie również, aby towarzyszył mu któryś z twoich braci. Oczywiście sam zdecydujesz, który to. Czy chcecie mojego brata na zakładnika? Po co używać tak nieprzyjemnego słowa, wasza wysokość? Będzie jeno towarzyszem u boku władcy, walczącym za wiarę chrześcijańską. Czyż nie? Oczywiście. To dobra cena za pokój, na którym powinno zależeć waszej wysokości. Zależy, prawda? Zależy na pokoju. Doskonale. Przekręci! Ojcze? Co się stało? Przekręci... Konrad ułożył się z moim bratem. To co za takim na Polskę? Nie będzie go. Była nasza jedyna szansa. Musimy to zapić, to jest dzwona. Już? Szybki jesteś. Ale szczyny. Cieszę się, że jesteś przy mnie. Ostatnio sprawy państwa mocno cię zajmują. Sytuacja tego wymaga. Niedługo znów muszę ruszać na wojnę. Rozważ to jeszcze. Nie możesz oddać to swojemu bratu albo wysłać kogoś innego. Wyobrażasz sobie mojego brata na czele wojsk. Poza tym wszyscy ci ludzie wierzą we mnie, muszę ich poprowadzić. A jeśli zginiesz? Nie chcę żyć bez ciebie. I nie będziesz, bo nie zginę. Wrócę w chwale, odniosę zwycięstwo i razem z synem będziesz ze mnie dumna. Już jesteśmy. Wejdź. To list Krakowa. Z
szykuj konie i zbrojnych. Znowu gdzieś jedziesz? Muszę wracać do Krakowa. Dopiero stamtąd wróciłeś. To jest ważne. Mój brat chce zawrzeć układ, który zniszczy ten kraj. Muszę mu przeszkodzić. Ale... Wrócę do ciebie, ale muszę zająć się tą sprawą. Obiecuję, że wrócę.